Cześć wszystkim, konnichiwa w krypto. Jak wiecie, lubię wykorzystywać każdy moment na to, żeby coś zrobić, a nie tylko na przykład jechać, tak jak teraz. Więc nagrywam kolejny filmik odnośnie tego, co się dzieje na rynku kryptowalutowym. Jadę akurat na spotkanie kryptowaluciarzy, więc będą nowe pewne informacje związane z rynkiem, ale kilka rzeczy już mogę powiedzieć odnośnie tego, co się dzieje. Jak widzicie, rynek związany z chodzeniem czy z chodziarstwem bardzo mocno wystartował. Dochodzą kolejne projekty. Mamy już w tej chwili 4 projekty, które ja znam. Jeszcze jednego nie widać. Natomiast ostatnio na Patronie swoim dawałem projekt, który wszedłem przy 20 centach. W tej chwili jest 33 centy. A jeszcze, jeżeli chodzi o PIK, to było 47 centów, więc można było w ciągu 2 dni zrobić dokładnie 100% na tym projekcie. Strzelam, że jeszcze będzie można to zrobić, dlatego że oni tak naprawdę z tą aplikacją dzisiaj, z tą nową odsłoną aplikacji ruszają dzisiaj, bo upublikują kod związany z możliwością się zarejestrowania w ogóle na tej aplikacji. Zresztą tak samo jest na Stepenie, że trzeba mieć activation code, no ale to jest związane pewnie z tym, że aplikacja i przepustowość musi iść równomiernie, jeżeli chodzi o wzrosty, bo tak to byliby zalani w jednym momencie zbyt dużą ilością użytkowników, jeżeli chodzi też o aplikację. Więc ten projekt ruszył całkiem niedawno, jeszcze miał swój start swojego kolejnego tokena. Natomiast tak jak mówiłem, na Patronie już rzuciłem to wcześniej, więc osoby, które mogły, to z tego skorzystały. Będzie wchodził jeszcze jeden projekt, pewnie niedługo. I uwaga, najprawdopodobniej będziemy mieć polski projekt z tego sektora. Jeżeli ten projekt, czy inaczej, ten projekt wejdzie, tylko pytanie, w którym momencie, i na pewno osoby, czy to na Patronie, czy to tutaj na tym kanale, dowiecie się odnośnie tego projektu, że będzie można go kupić jeszcze wcześniej, przed rynkiem, no bo polski projekt, więc jest taka szansa na tym polskim rynku, żeby właśnie do Was najpierw trafić. Natomiast jeżeli chodzi o informacje na rynku, kilka fajnych, ciekawych rzeczy. Crypto Community, czyli społeczność krypto, dała Elonowi Muskowi 1,3 miliarda dolarów na to, żeby kupił Twittera. Czyli nie wiem, czy go wsparli po, czy wcześniej, czy w trakcie, natomiast dostali od Crypto Community dostał 1,3 miliarda na to, więc bardzo ciekawe podejście ze świata krypto. Jak widać, świat krypto jest bardzo mocny na Twitterze. Jeżeli ktoś z Was nie ma założonego Discorda, jeżeli ktoś z Was nie ma założonego Telegrama, jeżeli ktoś z Was nie ma założonego Twittera, to nie jest miejsce dla Ciebie. Krótko mówiąc, krypto, musisz mieć te 3 aplikacje, żebyś mógł funkcjonować, żebyś mógł patrzeć, co się na tym rynku dzieje, żebyś mógł korzystać tak naprawdę w pełni z tego rynku i z korzyści, które on daje. Więc to jest taka jedna informacja. Kolejna informacja, już taka bardziej negatywna, to jest taka, że SEC, to jest dla mnie niepojęte, jak oni mogą się przypierdzielać o jakieś takie śmieszne naprawdę rzeczy, a pozwalać grubym skamom na tym rynku funkcjonować, a przypierdzielają się do normalnie funkcjonujących podmiotów. Dowalili się, bo nie wiem, jak to inaczej powiedzieć, do NVIDII za to, że oni nieadekwatnie poinformowali o wpływie swojej działalności związanej oczywiście z produkcją ich kart, czyli na działalność kryptominingową i w jaki sposób ona się odbije na działalności związanej z gamingiem. No jakiś absurd. No i przystrzelili mu potem karę z 5,5 miliona dolarów. To więc to nie jest akurat dużo, ale no abstrakcja, że w ogóle coś takiego zrobili, bo nie daje adekwatnej informacji. No ale okej, zostawmy to. Cardano strzela znowuż pod sufit, jeżeli chodzi o ilość adresów. Mamy 5,2 miliony adresy na Cardano. Co więcej, mówią o tym, że tam w tej chwili będą kilka kolejnych, że tak powiem, odsłon związanych z Cardano i tak dalej. Natomiast jest szansa na to, że pojawi się naprawdę duży TVL. Czyli krótko mówiąc, jeżeli nie wiesz, co to jest TVL, to jest Total Value Locked, czyli ilość środków, która została na danym ekosystemie czy na danym projekcie wrzucona i zastejkowana, zalokowana, zarabiająca i tak dalej. Więc
Już Charles Hoskinson mówi odnośnie tego, w jaki sposób w krótkim czasie oni będą mogli uzyskać bardzo duży TVL, który będzie ogólnie w ekosystemie. No i za chwilkę ma się pojawić, jeżeli dobrze pamiętam, jakiś kolejny algorytmiczny stablecoin właśnie na Cardano, na ogólnie na sieci Cardano, tak? Także znowuż w tym ekosystemie jakby dużo się dzieje, przynajmniej dużo informacji mamy, jeżeli chodzi o to, bo pamiętaj, że świat kryptowalut polega generalnie na tym, że mamy informację o informacji odnośnie tego, że będzie informacja, która spowoduje, że coś faktycznie zaistnieje na rynku. No i ludzie te informacje jakby kupują, czyli kupują tą przyszłość, kupują taką pieśń przyszłości. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli ta informacja końcowa, która już pokazuje, że coś zostało oddane, wchodzi, to de facto to jest moment, w którym należy sprzedawać, a nie kupować. Więc jeżeli chodzi o kupowanie, to jest to zawsze ten moment, kiedy te pieśni są puszczane, a nie o przyszłości, a nie kiedy ta przyszłość zostaje już zrealizowana. Więc to jest bardzo ważny tip dla Was i to ewidentnie po prostu widać buy the rumors, sell the news. Czyli zawsze, kiedy wchodzi ta konkretna informacja, że coś zostało zrobione, to jest najprawdopodobniej moment, w którym trzeba się wyprzedawać z danego aktywa. To pamiętajcie proszę, bo bardzo dużo ludzi mówi: ja pitole, oni teraz to zrobili i już to oddają i teraz kosmos. Albo inaczej, to demon, tak? No nie, to wtedy to są te momenty, w których ci inwestorzy, którzy kupowali wcześniej, słysząc te pogłoski, oni mają możliwość spuszczenia bardzo dużej ilości tokenów, coinów na ludzi, którzy właśnie myślą, czyli na tak zwaną ulicę, że teraz to dopiero polecimy w górę. No i teraz, krótko mówiąc, jeżeli chcesz należeć do tej ulicy, no to kupuj wtedy, kiedy oni kupują, czyli wtedy, kiedy idzie do góry. A jeżeli chcesz korzystać z tego, że wiesz, jak ten system działa, no to zastanów się, kiedy warto robić zakupy. Wtedy, kiedy cena idzie do góry, czy wtedy, kiedy cena jest na samym dole. No i teraz kolejny tip związany z rynkiem. Rynek spadł poniżej 38 tysięcy dolarów, czyli to jest ten taki poziom, który mówiłem, że jest bardzo mocny i bardzo istotny. Natomiast pytanie, czy to jest nie takie zagranie właśnie pod to, żeby ludzie się wykruszyli. Dlaczego? Dlatego, że znowuż dane on-chainowe pokazują wprost, że to nie long-term hodlerzy spuścili kryptowaluty, tylko short-term hodlerzy spuścili kryptowaluty na tym rynku. Czyli oni nie wytrzymali ciśnienia związanego też z tym pewnie, co się wydarzyło na S&P, no i spuścili dalej. Oczywiście, żeby spuścić dalej, to wieloryby muszą stwierdzić, jest już taka duża presja podażowa, że my odpuszczamy obecne poziomy, bo już nic nie wpada, znaczy inaczej, że wpada jakby tak dużo, że możemy zejść na niższe poziomy. No i ten niższy poziom na razie widzieliśmy 35 500 dolarów, który tam chyba było, w zależności od giełdy, to było 550, 590 i tak dalej. No i pytanie jest teraz, czy oni już nie przestraszyli tego rynku, czyli ci, którzy spuszczali tą kryptowalutę, czyli załóżmy, że Bitcoina, nie przestraszyli już na tyle tego rynku, że już dalej jakby nie spadniemy. Bo co to znaczy short-term hodlerzy? To są te osoby, ale czederski mały samochodzik, mini Morris, taki mega stary, jeszcze starszy niż ten, co jeździł Jaś Fasola. Okej. Short-term hodlerzy to są ci, którzy niedawno kupili, czy kupili dosyć drogo, można by było powiedzieć, i nie wytrzymali presji. I oni to sprzedawali. I oni w ten sposób zaniżają cenę. Natomiast wieloryby, long-term hodlerzy, oni co chwilę dokupują. No i pytanie jest znowuż, czy jesteś takim człowiekiem, który należy do tych short-term hodlerów, czy wolisz skorzystać z tego, co robią wieloryby, long-term hodlerzy i wykorzystać sytuację na tym rynku. I znowuż, jak przypomnisz sobie filmik, który nagrywałem, wow, rok temu prawie, bo już po majówce tamtej, w sensie po majówce tym, kiedy Bitcoin spadł, to mówiłem, że 30 tysięcy dolarów jest bardzo dobrym miejscem na zakup Bitka, dlatego że nawet jeżeli spadniemy o 50%, bo to trzeba zawsze założyć taką rzecz. Dlatego, że w rynku kryptowalut dla mnie 50% to nie jest coś, co jest przerażające. Ostatnio na altruistach, czyli w projekcie, w którym też jestem zaangażowany, projekt edukacyjny, bardzo edukacyjny, jeżeli chodzi o kwestię tego, co my możemy Wam pokazać, dać. Mamy kilku traderów, którzy pokazują, jak zagrywają, pokazują, dlaczego tak zagrywają, edukują ludzi. To wszystko dzieje się tam u nas na kanale, na Discordzie.
Więc zresztą będziesz mógł sobie zobaczyć, kliknąć linka poniżej, jeżeli chodzi o altruistów i zobaczyć, w ogóle przejść na tą stronę i zobaczyć, co my tam oferujemy. Myślę, że zrobimy nawet taki większy jakiś wideo związane z tym, co dokładnie tam faktycznie się znajduje. I tutaj na tym kanale zrobimy wywiad z dwoma osobami, które tak naprawdę założyły wcześniej altruistów. Natomiast przechodząc tutaj do informacji, bo zgubiłem wątek odnośnie tego, co miałem powiedzieć przy okazji tych altruistów. Mówiliśmy o 36 tysiącach dolarów, mówiliśmy o tym, że to spadło, i mówiliśmy o tym, że 50%. I właśnie na kanale na altruistach, na takim zamkniętym spotkaniu dla altruistów pokazywałem, jak na przykład projekt Teta, który był projektem, który potrafił od wejścia spaść 80%, zyskać 200%, znowu spaść ponad 80% na początku, naprawdę początku tego projektu. I teraz możecie powiedzieć sobie tak, co się takiego dzieje, że projekt spada 80%? To jest początek projektu, są ludzie, którzy mają słabe ręce i tyle. Jeżeli ja bym miał słabe ręce wtedy, w 2018 roku, no to jeżeli chodzi o ten projekt, to bym go sprzedał, ale ja go nie sprzedałem i dzięki temu mogłem na tym projekcie zarobić jakieś 3-4 tysiące procent, może nawet więcej, bo nie pamiętam, nie sprawdzałem tego tak dokładnie, przepraszam, wtedy. Natomiast jeżeli bym to sprzedał na samym początku, tak jak spadł na przykład 80%, to bym nie mógł później zarobić tego, co jest dalej. I to należy zrozumieć, że inwestując w poszczególne projekty, ty inwestujesz właśnie w projekt, czyli jak w jakiś biznes, jakiś startup. I ten startup, on funkcjonuje, ale zafunkcjonuje na przykład za 2-3 lata. Tak jak Teta, która pozwoliła zarobić mi dopiero w momencie, w którym poczekałem te 2 lata i zrobiłem kilka tysięcy procent na jednym projekcie, ok? Na jednym tylko projekcie. Więc to są mega istotne rzeczy. Jeżeli ludzie tego nie rozumieją, to dla nich 50% spadku to jest dużo. Ale należy pamiętać, że niektóre projekty będą spadały 50% na danym rynku. Zresztą to nie tylko jest na rynku kryptowalut, bo tak przyjęło się mówić, że zmienność jest bardzo duża, ale na rynku akcyjnym dokładnie to samo się zdarza. Spadają projekty poniżej 50%. Zobaczcie na przykład na Netflixa. To jest dokładnie ten sam jakby wykres, który się dzieje. Więc należy zrozumieć w ogóle coś takiego jak cykl życia danego projektu, produktu i tak dalej. Więc zakładając, że ten projekt spadnie 50%, dla mnie to nie jest dużo. Dlaczego nie jest dużo? Dlatego, że ja patrzę na to long-termowo. Long-termowo to znaczy, że za 2-3 lata ten projekt mi przyniesie dużo więcej niż wzrost 10-20%. Bo w kryptowalutach jest takie założenie, że jeżeli wchodzimy na ten rynek taki asymetryczny, jeżeli chodzi o wzrosty, to nasz zwrot ma być 5-10 razy w stosunku do momentu na przykład naszego wejścia. Ale może być, że się obsuniemy o 50, może być, że się obsuniemy o 80%, w zależności od tego, w którym momencie wchodzimy na ten rynek, do tego produktu. Czyli to jest początek, czy już jest na przykład jakiś produkt, czy już mamy jakiś revenue stream, czy mamy ilość użytkowników i tak dalej. Więc jest mega dużo takich rzeczy i to właśnie staram się zawsze pokazywać u mnie, czy to patronom, czy w projekcie Altruist i tak dalej, że by zrozumieć istotę inwestycji, bo to jest główny element funkcjonowania na tym rynku. Więc mówiłem w zeszłym roku, bo kończąc tamten wątek, 50% możemy spaść od tych 30 tysięcy, co by nam powodowało, że spadlibyśmy nawet do 15 tysięcy dolarów, co oczywiście jest naprawdę bardzo mało prawdopodobne, jest prawdopodobne, ale bardzo mało prawdopodobne. Teraz uważam, że jeżeli spadniemy, to spadniemy w okolice może 29 tysięcy, 30 tysięcy, to powinny być dla mnie takie dołki. Raczej spadniemy w okolicach 32 tysięcy dolarów, jeżeli spadniemy. Natomiast być może jest tak, że ten poziom 36 tysięcy dolarów jest po to, żeby przestraszyć, może nie tylko przestraszyć, że ci shorty modlerzy sprzedali, trzeba by było zobaczyć na jeden z takich wykresów, czy on już jest bliski jedynce, nie pamiętam, SOPR, na SOPRze jak to wygląda. Jeżeli jest bliski jedynce czy zero, już nie, muszę zawsze na wykres popatrzeć, to być może oznacza, że ci shorty modlerzy już się wyprzedali, nie będzie większej wyprzedaży. I to są ważne rzeczy, które właśnie widzimy on-chain.
czego nie zobaczysz na giełdzie, ale on-chain możesz zobaczyć dokładne dane, kto zrobił, co zrobił i w jaki sposób zrobił, ale oczywiście po fakcie. Więc to są takie rzeczy, które są mega istotne z punktu widzenia kryptowalut. No i na koniec, jedno wróżenie z fusów. Jeden z analityków kryptowalutowych uznanych na rynku przewiduje, że do końca 2022 roku zobaczymy Ether po $5,700. Co ty na to? Jaka jest twoja predykcja? Moja predykcja jest, że jeżeli dojdzie do merge'a 2.0 i okaże się, że jest on sukcesem zakończony, w tym momencie zobaczymy olbrzymi napływ środków, czyli napływ Etheru do stejkowania on-chainowego, czyli w ogóle do stejkowania na sieci, bo to będzie on-chainowo, ale może być przez giełdę, przez własnego noda, obojętnie. Już w tej chwili widzimy to na poziomie 10%. Jeżeli do tego dojdzie, to jest szansa na to, że Ether strzeli koło $10,000 nawet. Przynajmniej w tej pierwszej części, w tej pierwszej fazie. A jeżeli dojdziemy do kolejnego halvingu, który jest za 2 lata, jeżeli dobrze pamiętam, to będziemy widzieć naprawdę ciekawe liczby. Oczywiście, jeżeli cały rynek nam się wcześniej nie wywali, nie wywróci, dlatego że w tej chwili ten rynek jest jedną całkowitą niewiadomą. Mamy bardzo duże manipulacje, mamy bardzo duże rzeczy na całym rynku, które się dzieją. Stopy procentowe w Stanach, które ludzie głosili, że powinny wzrosnąć do nie wiadomo jakich poziomów, wzrosły zaledwie o 0,5%. To jest pozytywną wiadomością, bo pamiętajcie, że jeżeli wzrostu by znowuż więcej, to dolar byłby silny, a silny dolar nie jest do końca dobry. Dlatego na przykład frank zawsze walczy z tym, żeby obniżać swoją wartość, bo jest uznawany za silny. Wtedy jakby zbyt silna twoja waluta też nie jest dobra dla ekonomiki twojego kraju. Okej, okay, myślę, że to dzisiaj tyle, krótkie informacje, krótkie opisy związane z rynkiem i z inwestycjami. Jeżeli to jest dla ciebie przydatne, pamiętaj zawsze, żeby zostawić lajka, żeby zasubskrybować ten kanał, zostawić jakiś komentarz, zostawić jakieś pytanie na przyszłe filmiki, co powiesz, o, może znasz taki i taki projekt, na przykład czy wszedłbyś w to. Powiem swoje zdanie, co nie będzie poradą inwestycyjną, ale zapraszam do tego, żeby komentować rzeczy, bo pamiętajcie, że każdy komentarz będzie brał udział w copółrocznym losowaniu Ledgera, a już niedługo zbliża się zakończenie pierwszego półrocza. Trzymajcie się, cześć, sayonara.